Czy obecna korekta na warszawskiej giełdzie jest już okazją do kupowania akcji, a może będzie jeszcze taniej? Gdzie szukać okazji? O tym w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Przemysław Tychonowicz, serdecznie zapraszam. A moim Państwa gościem jest Ryszard Miodoński, zarządzający w Insignis TFI. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Panie Ryszardzie, jak Panu się podoba to, co się dzieje na GPW? To tylko korekta, czy nie ma się czego bać? Bardzo dobre pytanie. Odpowiedź na to pytanie jest, odpowiadając na to pytanie, można podejść do tematu z dwóch stron. Pierwsza, trochę mniej oczywista, jest taka, że korekty zawsze są ciekawym momentem i z punktu widzenia długoterminowego inwestora, który chce zbudować jakąś ekspozycję, kupować spółki w atrakcyjnych cenach, no to korekta jest zdecydowanie czymś pożądanym, w związku z czym ten aspekt mnie jak najbardziej cieszy. Z drugiej strony jest ten aspekt taki bardziej bieżący, który pewnie rozumie znaczna, duża część inwestorów też takich mocniej spekulujących w handlu akcjami i widać, że ta korekta troszkę zaskakuje, ona miała wystąpić oczywiście po tak mocnych wzrostach, była wręcz pożądana w pewnym momencie, jeżeli chodzi o indeksy, jednakże im dalej ona postępuje i mamy już czwarta korekta już około 2 miesiące, im dalej ona postępuje, im dłużej trwa, tym więcej można mieć wrażenie, że kryje się za nią coś więcej. I z jednej strony jest to element taki zewnętrzny, który obserwujemy, to znaczy dane makroekonomiczne, które pojawiają się na świecie, czy to w gospodarce chińskiej, czy to w europejskiej, w szczególności zaskakują mocno na minus i każą zadawać sobie pytanie, czy czasem jednak nie nadziejemy się na jakąś większą od oczekiwań recesję. Dane w Stanach na szczęście na razie są lekko na plus, ale też przy tym tempie podnoszenia stóp procentowych i utrzymywania ich na wyższym poziomie pytanie, jak długo to jeszcze potrwa. No i do tego jest taki obraz nasz wewnętrzny, tak, w kraju, gdzie pewne decyzje, między innymi też Rady Polityki Pieniężnej, też utrzymywanie cen paliw na niezmienionym poziomie przed wyborami powodują dość istotne zamieszanie, które widzimy chociażby na polskim złotym, ale też nie ukrywając pewnie przekładają się na nastroje inwestorów lokalnych i zagranicznych i powodują, że po tak mocnych wzrostach, które obserwowaliśmy pod koniec roku, zarówno na akcjach, jak i na walucie, rośnie chęć do tego, żeby brać zyski, co teraz pewnie obserwujemy i do tego, żeby ten taki burzliwy, niepewny okres przeczekać. To wy w Insignis już teraz traktujecie to, co się dzieje na rynku, jako okazję? Kupujecie akcje? Jesteście gotowi kupować akcje? Czy czekacie, bo myślicie, że może być jeszcze taniej? Bardzo wybiórczo podchodzimy do tego. Są akcje, które uważamy, że są już oczywiście długoterminowo atrakcyjne i wydaje się, że niezależnie od scenariusza wyborczego, a także wbrew pozorom niezależnie od scenariusza recesyjnego na świecie, poszczególne spółki powinny być w miarę odporne i przy ich atrakcyjnych wycenach wydaje się, że jest bufor do tego, żeby tę inwestycję podejmować już teraz z perspektywami długoterminowymi, które są bardzo dobre. Natomiast są oczywiście takie akcje, gdzie ta niepewność jednak będzie się przekładała bardzo mocno, gdzie zarówno fundamentalnie dużo się może zmienić przy okazji wyborów lub ewentualnej recesji, a wyceny nie pozostawiają jeszcze tak zwanego buforu bezpieczeństwa i od tych spółek na razie trzymamy się z daleka, uważnie obserwujemy. Przewija się tutaj wątek właśnie wyborów parlamentarnych, które zbliżają się wielkimi krokami. One bez wątpienia odciskają piętno na wiele aspektów związanych właśnie z rynkiem giełdowym. Wspomniał Pan chociażby o cenach paliw, znowu gdzieś pojawiła się dyskusja na temat wakacji kredytowych, temat NABE wrócił, a później zniknął. Czy to oznacza, że przed wyborami, przed ostatecznymi rozstrzygnięciami politycznymi nie należy się spodziewać jakiegoś większego ruchu na warszawskiej giełdzie? Wszystko zależy od tego też, co się wydarzy na rynkach zagranicznych, no bo nie oszukujmy się, na koniec dnia to ten inwestor zagraniczny dyktuje ruchy na polskiej giełdzie. To oni odpowiadają często za 60, może nawet więcej procent obrotu na naszym lokalnym rynku i za małą część odpowiada zarówno inwestor detaliczny, jak i instytucjonalny. I jeżeli te
obawy o scenariusz recesyjny na świecie rozlałyby się mocniej i przeciągały, albo też o to, te obawy o to, że stopy procentowe będą utrzymywały się na znacznie dłuższym okresie czasu na wysokim poziomie i to będzie też dławiło gospodarkę. Jeżeli te obawy będą dalej kontynuowane, no to może to spowodować na rynkach zagranicznych kontynuację przeceny, zwłaszcza na takim rynku amerykańskim, gdzie te wyceny wydają się być ciągle na dość wysokich poziomach. Jeżeli to by miało miejsce, no to oczywiście nasza giełda jest dość podatna na odpływy pieniędzy i wtedy ta korekta jeszcze przed wyborami mogłaby nabrać się dodatkowego tempa. Do tego też zwróćmy uwagę na fakt, że oczywiście scenariusze wyborcze są bardzo, bardzo zróżnicowane i wydaje się, że na tym etapie bardzo ciężko jest przewidzieć wynik wyborów, pomimo tego, jak kształtują się sondaże, a wydaje się, że w zależności od rezultatów wyborów możemy mieć bardzo pozytywną albo nawet bardzo negatywną reakcję na polskiej giełdzie. I niewykluczone też, że inwestorzy jeden z tych scenariuszy zechcą rozgrywać minimalnie wcześniej, tak? Czyli nie stricte po 15, ale na przykład już teraz. I wydaje się też, że na przykład inwestorzy, widząc marsz Miliona Serc, który został zorganizowany przez Donalda Tuska i zebrał bardzo pokaźną grupę przechodniów, którzy przy okazji się tam pojawili, no to inwestorzy mogą oczekiwać na przykład, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na większe od oczekiwań cięcia stóp procentowych. Na tym etapie w konsensusie zakłada się 25 punktów bazowych cięcia stóp procentowych po 75 punktach bazowych cięcia w poprzednim miesiącu. Ja sam zakładałbym, że pewnie jest dość duża szansa, że to będzie 50 pipsów, a nie zdziwiłbym się nawet, jeżeli powtórzony byłby ruch z poprzedniego miesiąca, to znaczy na poziomie 75 punktów bazowych. To mogłoby się z kolei przekładać, jeżeli oczywiście mielibyśmy do czynienia z takim scenariuszem, na większą presję na właśnie sektorze bankowym, co może tłumaczyć dzisiejsze zachowanie tego typu spółek. Właśnie wspomniał Pan też o wyborach, o tych pozytywnych i negatywnych zaskoczeniach. Te pozytywne, jak należy je rozumieć? Czy to jest zwycięstwo jednej lub drugiej strony z zdecydowaną większością, która pozwala samemu tworzyć rząd i zdejmuje takie ryzyko niepewności, a ta negatywna to właśnie taka niepewność, że trwimy tak w takim klinczu? Wydaje mi się, że tak. Patrząc na poszczególne scenariusze, scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory i byłoby w stanie utworzyć rząd, byłby scenariuszem trochę takiego statusu quo, jeżeli chodzi o polską giełdę i polską gospodarkę, i nie powinno to mieć znacznych negatywnych reperkusji, jeżeli chodzi o wyceny. Minimalnie gorszym scenariuszem, który mógłby być trochę gorzej odebrany przez inwestorów, byłoby połączenie, wspólne utworzenie rządu przez Koalicję Prawa i Sprawiedliwości i przykładowo Konfederacji. Wydaje mi się tak z tego powodu, że Konfederacja jednak swoim podejściem wykazuje dość mocno antyunijne nastroje, co mogłoby oznaczać na przykład, że środki z KPO i pozostałe środki z Unii Europejskiej, które mogłyby kiedyś nas płynąć, są coraz bardziej zagrożone. Dalej idąc, pewnie bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z trzecią drogą. Tutaj pewnie scenariusz dla rynku byłby raczej neutralny. Kolejnym scenariuszem, takim bardzo pośrednim, można powiedzieć, są oczywiście nierozstrzygnięte wybory, czyli co prawda mamy wyniki, ale nikt nie będzie w stanie utworzyć rządu. I ten scenariusz wydaje się, że dla polskiej giełdy i dla polskiego rynku kapitałowego potencjalnie mógłby być najbardziej negatywny, bo oznaczałby dość dużą niepewność do kolejnej rundy wyborów, które musiałyby być powtórzone prawdopodobnie w okolicach marca. A w takim wypadku Prawo i Sprawiedliwość, które kontroluje bardzo dużą część instytucji w Polsce i podmiotów, mogłoby kontynuować politykę taką jak teraz, tak? Czyli stymulowania gospodarki poprzez niskie stopy procentowe, poprzez niskie ceny paliwa. To na to wszystko potencjalnie opozycja tak samo musiałaby odpowiadać kolejnymi obietnicami i ten scenariusz niekoniecznie byłby dobrze odebrany przez inwestorów zagranicznych, co mogłoby spowodować istotną korektę naszej giełdy. Natomiast ostatnim scenariuszem z takich
dość realnych, o których można mówić, jest oczywiście zwycięstwo opozycji. Na tym etapie nie wskazują na to zbyt bardzo sondaże, ale pamiętajmy o tym, że sondaże potrafią bardzo mocno niedoszacowywać, zwłaszcza kiedy pojawia się jakieś momentum, jeżeli chodzi o zyskiwanie popularności. I taką sytuację mieliśmy chociaż przy wyborach prezydenckich, kiedy walczył między sobą Andrzej, kiedy walczyli między sobą Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda, i kto Bronisław Komorowski był zdecydowanym liderem, a na końcu Andrzej Duda jednak pomimo niedoszacowania w sondażach poradził sobie bardzo dobrze. W każdym razie ten scenariusz, kiedy wygrywa opozycja, byłby pewnie przez inwestorów zagranicznych postrzegany bardzo pozytywnie. Może nawet nie ze względu na to, że coś istotnie by się tak bardzo zmieniło tu i teraz w polityce gospodarczej, bo na to musielibyśmy jeszcze poczekać, ale z pewnością spółki Skarbu Państwa dyskontowałyby potencjalną poprawę corporate governance z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. To kiedy mowa o wyborach, pojawia się też bardzo często wątek konsumenta. Wszystkie w zasadzie partie bardzo mocno stawiają na to wspieranie konsumenta. Pytanie, czy to będzie jeszcze miało przełożenie na warszawską giełdę, bo te spółki nastawione na konsumenta w ostatnim czasie trochę jednak straciły swojego blasku. I pytanie też od razu drugie, na ile jest to efekt tego, co się działo z Pepco? Zaczynając od końca, wydaje się, że sytuacja Pepco oczywiście ma lekkie przełożenie na inne spółki konsumenckie, ponieważ część inwestorów traktuje problemy Pepco jako problemy całego sektora, jeżeli chodzi o konsumpcję gospodarstw domowych, i upatruje profit warningu Pepco, czyli tym ostrzeżeniu, że jednak wyniki będą poniżej oczekiwań, inwestorzy doszukują się podobnych ogłoszeń ze strony innych spółek. Moje zdanie jest takie, że Pepco jednak miało swoje własne problemy, z którymi boryka się już od lat przez sytuację Steinhoffa, czyli podmiocie dominującym w spółce. Od jakiegoś czasu nie widzieliśmy dobrego nadzoru właścicielskiego. Widzieliśmy dość dużą presję na krótkoterminowe pokazywanie dobrych wyników i dobrego przekazu dla inwestorów, co skutkowało właśnie takim niedowiezieniem oczekiwań i dużymi zmianami w zarządzie. Niestety, o ile wydaje się, że model biznesowy Pepco jest bardzo dobry, zwłaszcza model sklepów Pepco, z którymi mamy do czynienia w naszym regionie i też coraz bardziej w Europie Południowej. Te sklepy są naprawdę świetne, bardzo mocno oblegane, i o ile też mamy w miarę stabilnego Poundlanda, który może nie jest jakiś rewelacyjny, ale też nic super złego się tam nie dzieje, o tyle problemy z zarządzie Pepco i te zmiany, które tam obserwujemy, pewnie są do rozwiązania, ale raczej w okresie dłuższym niż 3 do 6 miesięcy, co może się przekładać na jakieś dalsze braki komunikacyjne ze strony spółki i może się przekładać na to, że dalej będzie występowała presja na kursie, tym bardziej, że pomimo przeceny, którą obserwowaliśmy, dość istotnej przeceny, nawet tam ostatnie dni poprzedniego tygodnia widzieliśmy 20% przeceny tuż po profit warningu, pomimo tej przeceny kurs Pepco dalej implikuje wycenę na poziomie około 15 razy zyski. Nie jest to ekstremalnie drogo, jak na potencjał spółki, ale też pamiętajmy, że na polskiej giełdzie jest dość dużo podmiotów, które mają podobne perspektywy, a niższe wyceny. I przechodząc pewnie dalej, no to spółki konsumenckie moim zdaniem mają bardzo dobrą sytuację. Ten konsument powinien sobie radzić dobrze. Już teraz widzimy małe pozytywne sygnały ze strony sprzedaży detalicznej. Co prawda rok do roku odczyty są coraz gorsze, ale miesiąc do miesiąca się poprawiają, patrząc z punktu widzenia odczytów realnych. Wynagrodzenia w Polsce cały czas dość istotnie rosną, powyżej 11% rok do roku. Pensja minimalna jest systematycznie podnoszona. Wydaje się, że te wynagrodzenia cały czas będą utrzymywały się na dość istotnych poziomach i przy malejących odczytach inflacji takiej headline'owej CPI powinno się to przekładać na coraz wyższe realne dochody gospodarstw domowych, a to powinno dawać nadzieję na to, że ta konsumpcja faktycznie się będzie odbijała. I też analizując wypowiedzi poszczególnych partii, które biorą udział w wyścigu wyborczym, ciężko nie odnieść wrażenia, że konsument jest tym takim trochę oczkiem w głowie, który ze wszelkich stron będzie stymulowany,
i nikt w Polsce konsumentowi nie pozwoli popaść w stagnację. To na koniec, spinając klamrą to, co przed chwilą pan powiedział, to, co pan mówił na początku, czyli to, że warszawska giełda tak, ale bardzo selektywnie. Czy właśnie spółki nastawione na konsumenta to wasz taki top pick na kolejne miesiące? Zdecydowanie tak, ale dodam jeszcze do części pana pytania, że warszawska giełda na tym etapie jest selektywnie, ale oczywiście w długim terminie uważamy, że polska giełda jest bardzo atrakcyjnie wyceniona. I o ile dostrzegamy właśnie takie ryzyka dla polskiej giełdy w krótkim terminie ze strony czynników zewnętrznych, jak i tych naszych wewnętrznych, o tyle nawet w tym najgorszym scenariuszu ciężko sobie wyobrazić jakąś ekstremalną przecenę, biorąc pod uwagę obecne wyceny spółek. Nawet PKN Orlen, który pewnie jest bardzo mocno narażony na to ryzyko polityczne, już teraz handlowany jest zaledwie 1,5 razy EV, czyli wskaźnik ten Enterprise Value w stosunku do EBITDA, bo ma wycenę na poziomie 60-70 miliardów, generując około 40 miliardów zysku. To są bardzo niskie poziomy, które powodują, że ten bufor bezpieczeństwa i te wyceny na polskiej giełdzie są naprawdę niskie i w długim terminie, niezależnie od tego, co się wydarzy teraz na wyborach, wydaje się, że takie długoterminowe perspektywy polskiej gospodarki z świetnymi zasobami siły roboczej, z ogromnymi potencjałami, jeżeli chodzi o wzrosty productivity gap, czyli wzrostu tego efektywności produkcji i chociażby mierzonego PKB per capita, dają bardzo duży potencjał wzrostu dla polskiej gospodarki, co dodatkowo w połączeniu z tym, że jesteśmy takim krajem frontowym, tak, i coraz częściej się mówi, że różnego rodzaju kraje, w tym Ameryka, będzie Stany Zjednoczone Ameryki będą w nas mocno inwestowały, to wszystko daje naprawdę bardzo dobre długoterminowe perspektywy. W krótkim terminie faktycznie ta selektywność jest jednak zalecana i dla nas ten sektor konsumencki wydaje się takim bardzo dobrym punkcie do tego, żeby go zbierać, biorąc pod uwagę stymulowanie konsumenta. Też atrakcyjny wydaje się dla nas sektor deweloperski, zwłaszcza nastawiony na deweloperkę mieszkaniową, gdzie też wszystkie partie, niezależnie od swoich upodobań, pewnie tego konsumenta będą wspierały. Mamy obecnie ten kredyt 2%, potencjalnie Koalicja Obywatelska zapowiadała nawet kredyt 0%, który miałby być wprowadzony, co będzie się przekładało na podnoszenie zdolności konsumenta do zaciągania zobowiązań. Powinno się to przekładać na wyższe wolumeny kredytów hipotecznych, na rosnące ceny mieszkań. W związku z tym sektor deweloperski też powinien być na to dość dobrze eksponowany. Tym wątkiem kończymy dzisiejszą rozmowę. Ryszard Miodoński, zarządzający Insignis TFI, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia.